Mroczna obsesja. Rozdział pierwszy, nocne przywidzenia. Na uboczu małego miasteczka, gdzie droga prowadziła przez lasy, stał stary, opuszczony dom. Mieszkańcy nazywali go domem duchów, a niesamowite historie krążyły o nim od pokoleń. Miały w nim dziać rzeczy, które przekraczały granice wyobraźni. Mówiono, że duchy umarłych zakleły to miejsce. W ciemne, burzowe noce miejscowi zaczynali słyszeć dziwne dźwięki dochodzące z lasu. Były to jakieś tajemnicze jęki i szlochania. Nikt nie miał odwagi zbliżyć się do domu duchów po zmroku, ale wszyscy mieli nadzieję, że to tylko przerażające legendy. Rozdział drugi, Tajemnice domu. W miasteczku mieszkała młoda kobieta o imieniu Eliza. Była ambitna i nieustraszona. Po przeprowadzeniu własnych badań postanowiła zbadać Dom Duchów. Wynajęła starszego mężczyznę o imieniu Robert, aby towarzyszył jej w tej wyprawie. Robert był sceptyczny co do istnienia duchów, ale chętnie przyjął pracę. W ciągu kilku dni przygotowali się do wyprawy. Zabrali ze sobą latarki, kamery, aparaty fotograficzne i inny sprzęt. Wchodząc do domu duchów odkryli, że jest jeszcze bardziej zrujnowany niż przypuszczali. Ściany były pokryte pleśnią, a podłoga pełna była dziur. Jednak najdziwniejsze było to, że dom wydawał się być cieplejszy od otoczenia, co obudziło jeszcze większe zdziwienie Elizy i Roberta. Rozdział trzeci, okrutne wizje. Podczas eksploracji domu duchów, Eliza i Robert zaczęli odczuwać dziwne zmiany. Widzieli dziwaczne wizje, w których dom był w pełni odrestaurowany i zamieszkany przez uśmiechnięte rodzinne postacie. Jednak te przyjemne wizje gwałtownie przechodziły w makabryczne sceny. Zaczęli słyszeć krzyki. Widzieli cienie i odczuwali przerażający chłód. Tajemnicze wizje stawały się coraz bardziej przerażające, a Eliza i Robert tracili kontakt z rzeczywistością. Próbowali uciec z domu duchów, ale drzwi i okna zaczęły się zamykać samoczynnie, trzymając ich w pułapce. To, co miało być badaniem, stało się koszmarem. Rozdział czwarty Obsesyjna duchowość. Eliza i Robert spędzili dni i noce, uwięzieni w domu duchów. Wizje i duchowe obrazy torturowały ich umysły. Zrozumieli, że to nie były duchy umarłych, które tu tkwiły, ale coś znacznie potężniejszego i mroczniejszego. Kiedy wydawało się, że nie ma już nadziei na ucieczkę, Eliza zrozumiała, że klucz do uwolnienia leżał w odkryciu prawdziwej historii Domu Duchów. Rozpoczęli poszukiwania, odkrywając, że wiele lat temu w tym miejscu działy się okrutne morderstwa rodziny, która mieszkała w domu. Duchy ofiar były uwięzione w krwawym cyklu cierpienia. Próbując doprowadzić sprawiedliwość. Rozdział piąty. Wybawienie. Eliza i Robert zrozumieli, że muszą pomóc duchom uwolnić się od ich męki. Przeprowadzili staranne badania i odkryli, że w głębi lasu znajdowała się stara mogiła, w której spoczywali zmarli. Postanowili przekopać grób i znaleźli stare relikwie i pamiętniki, które dostarczyły odpowiedzi na zagadkę tajemniczego domu. Po ceremonii pogrzebowej duchy ofiar, domu duchów, uwolniły się i zniknęły. Dom, który kiedyś był miejscem cierpienia, stał się spokojnym miejscem. Eliza i Robert zostali uwolnieni i wrócili do miasteczka jako inni ludzie, obarczeni traumą i przekonaniem, że tamte chwile nie były tylko iluzją. Mroczna obsesja to historia, która wciąga czytelnika w mroczny świat duchów, tajemnic i obsesji. To thriller, który budzi strach a jednocześnie skupia się na sile ludzkiego ducha w obliczu przeciwności.